Sery to grupa produktów spożywczych wyjątkowo popularna wśród konsumentów, głównie ze względu na swoją różnorodność, charakterystyczny smak, zapach oraz szerokie zastosowanie kulinarne. Ale warto podkreślić, że sama nazwa ser jest terminem chronionym prawnie. Na terenie Unii Europejskiej zezwala się na jej użycie wyłącznie dla produktów, które są w 100% produkowane z mleka. Każdy inny produkt, który zawiera w swoim składzie tłuszcz roślinny lub inny składnik zastępujący mleko, nie powinien być nazywany serem. Jak dzielimy sery? Jak wspomniałam wcześniej, sery są bardzo różnorodną grupą pod względem wyglądu, konsystencji, smaku, zastosowania, a nawet wartości odżywczej. Dlatego też kryteria ich podziału są także różne. Możemy je podzielić na przykład w zależności od rodzaju mleka, z jakiego są wytwarzane, na przykład na sery krowie, owcze, kozie. Sery to dzielimy również w zależności od technologii produkcji. Możemy tutaj na przykład przedstawić sery podpuszczkowe, kwasowe, kwasowo-podpuszczkowe czy zwarte. Sery dzielimy również ze względu na zawartość tłuszczu, czasu dojrzewania czy nawet kraju pochodzenia. Właściwości odżywcze tej grupy produktów zależą głównie od rodzaju sera, ale warto podkreślić, że są one przede wszystkim źródłem białka o wysokiej wartości biologicznej. Są one również cenne w diecie ze względu na szczególnie dużą ilość wapnia, potasu czy magnezu, jak również witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A czy D. Jak wybrać ten właściwy ser? Przede wszystkim zawsze należy przeczytać informacje, które mamy umieszczone na etykiecie produktu. Jeśli produkt jest sprzedawany w formie na wagę, zawsze warto jest poprosić sprzedawcę o pokazanie etykiety zbiorczej. Dalej sprawdzamy, czy na etykiecie mamy słowo ser. Dalej to lista dodatków. Im jest ich mniej, tym korzystniej. Zawsze starajmy się wybierać produkty, które są oznaczone znakiem przypominającym elipsę z wpisanym w środku 8-cyfrowym numerem identyfikacyjnym mleczarni, znakiem PL oraz WE. Te znaki świadczą o tym, że produkt pochodzi z mleczarni podlegającej kontroli inspekcji weterynaryjnej. Oczywiście nie zapominajmy również o sprawdzeniu terminu przydatności do spożycia. Dzięki różnorodności form wykorzystania oraz właściwościom odżywczym serów będą one świetnym urozmaiceniem codziennej diety, ale ze względu na znaczną ilość tłuszczu, jaką zawierają, wybierajmy je mądrze.